Wyczuwam jedzenie. Coś tutaj pięknie pachnie. Jestem taki głodny. Normalnie nie mogę się powstrzymać. Buzia aż mi się sama uśmiecha. Czy ktoś tutaj ma jakieś jedzenie? Ej, spokojnie. Na razie nic nie jest jeszcze ugotowane. Ale możesz nam pomóc. Zaraz będziemy przygotowywać przepyszny posiłek. Tak, tak, tak. To ja się dołączam. Ja się dołączam. Jestem bardzo, ale to bardzo głodny. Nie zapomnijmy tylko o bananach. Banany są obowiązkowe w moim menu. Aż chce mi się skakać z radości. Ale coś czuję, że burczy mi w brzuszku. Tak więc miał. Nie traćmy czasu, bo ja to jestem zakochana w tej naszej kuchni Play-Doh. Od czego by tutaj zacząć? Chyba dobrym rozwiązaniem będzie jakiś makaron, taki długi, bardzo długi, z kawałkami ryby. Prawda? Nie rozumiem tych, którzy nie lubią jeść ryb. One są przepyszne i bardzo, ale to bardzo zdrowe. Mrał, ile makaronu! Jeszcze odrobina nikomu nie zaszkodzi. Makaron ląduje w miseczce. Jeszcze tylko koniecznie do tego jakaś rybka i będę jeszcze bardziej zakochana. Makaron aż się tutaj nie mieści. Ogromna porcja. Przepyszne kawałeczki ryby. Zupełnie jak w sushi. Zrobię takie krążki. Na nich odcisnę taki wzorek. Ojejku, aż mi ślinka cieknie. To będzie najpyszniejsze danie. Szczególnie dla małych kotków. Zaraz skończę moje przepyszne jedzenie i będę mogła zmykać. No dobra, no niech będzie. Dodam jeszcze odrobinę zielonego. Takie kuleczki, żeby nie było, że to tylko makaron oraz mięsko. Idealnie, idealnie. Jestem zakochana w tym garnuszku. Taka głodna, taka głodna. Mam nadzieję, że nikt mi nie ukradnie mojego dania. Spokojnie, Kicia. Ty się tam nie przejmuj. Ja nawet tego nie tknę. Zdecydowanie bardziej wolę owoce. Taką egzotyczną sałatkę. Że ja też mam na taką ochotę? Zrobimy sobie jakieś przepyszne owoce. Może oblejemy je jakimś sosem malinowym? Jak chcesz, będzie tam mnóstwo, mnóstwo bananów. Wow, ale mi się poszczęściło. Cały garnuszek jedzenia tylko mój i mój. Najem się do syta, a później będę leżała na kanapie. Przez cały wieczór leżenie na kanapie. Też mi coś, co to w ogóle ma być? Lepsze są małpie figle albo wysokie żabie skoki. Z żółtej ciastoliny zrobimy oczywiście specjalnie dla bałówki banany. Wystarczy je po prostu tak wygiąć, zrobić ostre na końcach. Wyglądają troszeczkę jak takie małe rogaliki, ale uwierzcie, to są banany. Banany bananami, ale musimy zrobić również czerwone, czerwioniutkie truskawki. Tu mamy taką foremkę, musimy to odcisnąć i truskawka już powinna nam wyjść. Wow, zobaczcie, jaka ogromna. Zrobimy jeszcze jedną. W końcu to ma być owocowa sałatka dla dwóch osób. Odciskamy. I teraz ściągamy i nadmiar ciastoliny musimy oderwać. Ostrożnie, żeby nie zniszczyć naszej truskawki. Truskawki, truskawki! Bardzo je lubię, ale również uwielbiam zieloniutkie jabłuszka. One rosną wysoko, wysoko na drzewie i tylko ja potrafię tak wysoko skoczyć, aby je dosięgnąć. Ostrożnie. Jest nasze zielone jabłuszko. Pewnie będzie troszeczkę kwaśne. Ej,
małpko, a zróbmy jeszcze winogrono. Bardzo lubię te słodziutkie kuleczki. Też rosną na drzewie. Może nie tak wysoko, ale również. Nie na drzewie, tylko na krzakach. Oj, tam się czepiasz. Krzak, drzewo, bardzo podobne. Tak więc zrobimy winogrono fioletowe. Ono jest bardziej słodkie. Na początek musimy zrobić dużo takich kuleczek. Gdy już kuleczki są zrobione, musimy zrobić gałązkę, na której będą one wisiały. Może być taka troszeczkę grubsza, koniecznie zielona. I teraz przyczepiamy nasze kuleczki. Po kolei, zobaczcie, w ten sposób. Przepyszne winogrono, a jakie duże. To jest najlepsze danie, jakie sobie tylko można wymarzyć. Tyle owoców, tyle witamin. Chyba oczywiście zacznę od zjedzenia banana. A mnie smakować będzie na pewno wszystko. Pychota. Od razu mi się minka poprawiła. Ale dobra, no banany zostaną dla ciebie. Ja wezmę sobie truskawki i winogrono. Jak ładnie pachnie. Co prawda psy nie jedzą za bardzo owoców, ale one wyglądają smakowicie. Chłopaki, podzielicie się ze mną? Dacie mi coś do zjedzenia? No dobra, co ty, sam nie zdążyłeś sobie niczego zrobić? Co ty w ogóle cały czas robiłeś? Leżałem na kanapie, nie miałem czasu, ale podzielicie się ze mną, prawda? A ty, Kicia, dasz mi trochę tego makaronu z rybą? Wygląda tak smakowicie. No nie mów, że nie dasz swojemu najlepszemu przyjacielowi chociaż kęsa. No okej, dam, tylko następnym razem to ty sam coś ugotuj dla nas wszystkich. No właśnie, żeby to było ostatni raz. Moi drodzy, spodobał wam się ten odcinek? Widzicie, jakie super maskotki? To są emotki, które możecie dostać w zestawach Happy Meal w McDonaldzie. Bohaterowie filmu Emotki. Koniecznie zostawcie kciuk do góry i zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam was, do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!